Cześć, z tej strony Piotrek Włocha. Przeczytam Wam historię UFO w Emilcinie. Więc zaczynamy. Pomnik we wsi Emilcin stanął 15 października 2005 roku z inicjatywy członków Fundacji Nautilus. Pomnik upamiętnia wydarzenia, jakie miało tu miejsce 10 maja 1978 roku. Tego dnia mieszkaniec wsi Jan Wolski, wracając do domu wozem konnym, ujrzał na drodze dwie dziwne postaci. Na postaci istoty były niewysokie, 1,4-1,5 metra wzrostu, miały oliwkowo-zielone twarze, skośne oczy i wystające kości policzkowe. Istoty wyskoczyły na wóz Wolskiego, jednak ten kontynuował jazdę. Wkrótce potem znaleźli się na polanie, gdzie Wolski ujrzał lśniący pojazd unoszący się około pół metra nad ziemią. Istoty wprowadziły mężczyznę do środka. Wolski zauważył, że we wnętrzu znajdowały się swego rodzaju ławki. Z innych rzeczy dostrzegł między innymi leżące na podłodze ptaki przypominające kruki. Wolski otrzymał polecenie, aby się rozebrać, zaś jedna z istot wykonała badania przy pomocy urządzenia przypominającego talerzyki. Istoty podobno chciały poczęstować go jedzeniem w formie sopla, jednak on odmówił. Następnie otrzymał polecenie wyjścia z pojazdu. Wychodząc, ukłonił się, mówiąc istotom do widzenia. Wszystkie rzekomo istoty ukłoniły się. Współcześnie to, co wydarzyło się ponad 30 lat temu w Emilcinie, nadal wzbudza wiele kontrowersji i dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników całego zajścia. Sceptycy jego niewiarygodność argumentują podeszłym wiekiem Wolskiego, w którym przeżył spotkanie z UFO dyskwalifikujące go jako wiarygodnego świadka. Według nich staremu człowiekowi wszystko się przewidziało. Błędne zinterpretowanie. Zinterpretował on przebieg zdarzeń. Zwolennicy z kolei powołują się na drobiazgowe badania, które na miejscu przeprowadził zespół specjalistów, psychiatra, psycholog, botanik, które wykluczyły wszystkie z powyższych możliwości. Dodatkowo Jan Wolski został poddany testom okulistycznym, laryngologicznym, a także tym na sugestie i możliwości zmyślenia całej historii. A według mnie, powiem Wam szczerze, to wydarzyło się naprawdę. I tu nie ma co być sceptycznym.